Przepraszam, projekt 4, numer druku 424. W związku z tym, że przyjęliśmy tamte dwa projekty uchwały, to tu się nic nie zmienia i projekt brzmi następująco. Paragraf 1. Wnioskuje się o przeniesienie środków w kwocie 338 tysięcy złotych z puli środków inwestycyjnych, budowa i przebudowa budynków gminnych wraz z oświetleniem, do puli środków bieżących, prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia. I w uzasadnieniu można przeczytać ponownie, że jest to jakby dopełnienie tej umowy ze skarbnikiem i prezydentem, czyli w stosunku 35 do 65%. Czyli po to tam przenieśliśmy na inwestycje, żeby tutaj móc przenieść na bieżące. Czy jakieś pytania i uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została.